kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który powinien pojawić się już dawno temu, ale zbierałam dla Was materiał do tego filmu, ponieważ chciałam, żeby ten film był po prostu ciekawy, żeby to nie była zwykła pogadanka, ale również, żebyście coś zobaczyli. Jak widzicie w tytule, jest to filmik pod tytułem 100 faktów o mnie związanych z tańcem, część druga. Jeżeli chodzi o pierwszą część, było tam 50 faktów związanych bardziej z początkami mojej kariery i macie oczywiście go podlinkowanego. Dzisiaj przychodzę z drugą częścią, będzie ona związana z konkursami tanecznymi. Natomiast trzecia część pojawi się dopiero jak będzie ponad 1000 subskrypcji. Wtedy zabiorę się za trzecią część, która będzie związana bardziej z pracą tancerza. Tam dowiecie się, jak wygląda na przykład praca przy teledyskach, więc myślę, że to też będzie ciekawe. Natomiast dzisiaj przychodzimy z tematem konkursów, ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu filmu, to mam dla Was taką niespodziankę. Mam dla Was rozdanie. Do wygrania są 3 paczki, które teraz widzicie. Oczywiście do tych paczek jeszcze coś dodam, ale nie powiem co, to zobaczą osoby, które wygrają. Poza tym zmieniłam trochę zasady konkursowe, czyli sposób wybierania zwycięzcy, a na taki, że jedna paczka będzie paczką losowaną, natomiast dwie pozostałe zwycięzcy zostaną wybrani przeze mnie. Dlaczego tak? Ponieważ chciałabym, żeby paczki powędrowały do osób, które mnie wspierają, motywują, które są obecne u mnie, które są zaangażowane i które rzeczywiście są moimi widzami, a nie osoby, które pojawiły się na 5 minut, zdały subskrypcję, wygrały konkurs i do widzenia, już ich nie ma. Jeżeli chodzi o zasady konkursu, są niezmienne, musicie obserwować mój kanał i być zaangażowany. Muszę po prostu widzieć, że jesteście tutaj, że mnie wspieracie, że lubicie moje filmy, że je rzeczywiście oglądacie, a nie jesteście tylko dla konkursu. Druga zasada jest taka, polubcie ten film, skomentujcie go i nie zapomnijcie dodać tego stwierdzenia, biorę udział, będzie on potrzebny przy losowaniu tej jednej paczki. Ale pamiętajcie, że jeżeli napiszecie komentarz tylko pod tym filmem i napiszecie biorę udział, a nie będę Was widzieć ani w wcześniejszych filmach, ani w późniejszych filmach, to po prostu będzie automatyczna dyskwalifikacja, ponieważ tak mówię, paczki są przeznaczone dla moich odbiorców, a nie dla osób, które pojawiają się na 5 minut tylko po to, żeby wygrać w jakimś konkursie. Kolejna zasada jest taka, że wysyłam tylko na terenie Polski. Bardzo przepraszam moich zagranicznych subskrybentów. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i mi wybaczycie. Natomiast myślę, że filmik i tak Wam się spodoba, więc to jakoś Wam osłodzi to, że nie bierzecie udziału w konkursie. Jeżeli chodzi o wysyłkę, tak mówię, wysyłam tylko na terenie Polski. Jeżeli macie rodzinę, znajomych, kogoś, kto może za Was odebrać tą paczkę, nie ma problemu, wyślę do tej osoby, więc się nie martwcie. Natomiast jeżeli chodzi o sposób wysyłki, wysyłam przez Pocztę Polską. Nie będę się bawić w żadne paczkomaty i takie tam, po prostu wysyłam przez Pocztę Polską, bo mam blisko i druga sprawa, i jestem pewna, że ta paczka trafi do Was. Po prostu jestem spokojniejsza. Jeżeli chodzi o wyniki konkursu, pojawią się one 23 kwietnia o godzinie 17. Pamiętajcie, że osoba, która zostanie wylosowana, ma 2 dni na skontaktowanie się ze mną. Jeśli tego nie zrobi, będę musiała powtórzyć wybór, losowanie. I możecie się ze mną skontaktować przez maila, przez Instagrama. No to przejdźmy do tematu filmu o tańcu. Będę zerkała na kartkę, bo mam tam wypisane, żebym czegoś po prostu nie zapomniała i żeby to jakoś kolejnościowo szło. No to zaczytamy. Pierwszy fakt związany ze mną jest taki, że pierwsze swoje takie poważne zawody, nie mówię o takich małych konkursikach, tylko o takich poważnych zawodach, mistrzostwach Polski, brałam udział w wieku 7 lat i dostałam się wtedy do ćwierćfinału, co było wtedy fenomenem, bo rzadko komu, kto zaczynał, się tak daleko udało zajść. Fakt numer drugi.
Pierwszy układ ułożyła mi moja mama. Poza tym strój został zaprojektowany i uszyty przez moją mamę. Natomiast w późniejszym czasie oczywiście moja mama dalej projektowała. Ma wielki talent do projektowania wnętrz, jak i również projektowania strojów. Był ten projekt zanoszony do krawcowej, która stricte zajmowała się szyciem strojów tanecznych. Fakt numer trzeci. Mój pseudonim, przezywano mnie Barbie, o czym po zdjęciach zrozumiecie dlaczego. Później, jak byłam starsza, przezywano mnie Błyskawica, dlatego że jestem szybka, robiłam dość szybkie obroty, dlatego takie miałam przezwisko. Fakt numer czwarty. Byłam kilkanaście razy mistrzynią Dolnego Śląska i wicemistrzynią Polski. Piąty. Nigdy nie zostałam mistrzynią Polski, mimo że prawie zawsze przeskakiwałam mistrzynię Polski na zawodach zagranicznych. Raz mogłam wygrać Mistrzostwo Polski, ale przez mojego trenera nie udało się, ponieważ zaniżył mi ocenę w sędziowaniu. Jest to plus i minus. Minus taki, że no nie wsparł swojej podopiecznej, a miałam możliwość wygrania Mistrzostwa Polski. A plusem jest to, że zawsze wiedziałam, że mój trener jest uczciwym sędzią i po prostu nie podwyższa ocen swoim podopiecznym, jak robili to w większości sędziowie. Niestety sędziowanie w tańcu nie zawsze było uczciwe. Fakt numer szósty, jeżeli chodzi o przygotowania taneczne, to nie tylko szlifowanie układów, trenowanie taneczne, ale również dieta. Jeżeli chodzi o dietę, do końca nie pamiętam, jak ona wyglądała przed zawodami, natomiast w dniu zawodów jadło się dużo czekolady, dużo takich rzeczy, które wiecie, dodawały Wam energii. Poza tym, oprócz treningów tanecznych, biegałam, chodziłam na aeroby, rozwijałam się jako tancerka, chodziłam na zajęcia z podstaw baletu i nie tylko, po prostu taniec to nie wszystko, trzeba też wyrobić kondycję i wzmocnić swój organizm. Poza tym chcę dodać, że taniec jest bardzo drogim sportem. W sporcie większość dyscyplin ma dofinansowanie, a jeżeli nawet nie ma, to wygrana jest finansowa. Natomiast w tańcu, chyba że to się teraz zmieniło, ale jak ja startowałam, osoba, która wygrywała, dostawała puchar, medal i dyplom, no i satysfakcję, że wygrała, natomiast nie było tam nagród pieniężnych, a dodajmy, że taniec jest drogi, bo trzeba było płacić za treningi, za strój, za wyjazdy, wszystko było po prostu kosztowne, dlatego wiele świetnych tancerek, które znałam, w jakimś tam etapie swojej kariery rezygnowało, ponieważ nie było w stanie po prostu sprostać tym finansom. Ja na szczęście miałam wsparcie rodziców, jak i nie tylko. Nasz zespół dość często szukał sponsorów, którzy się znajdowali, jak i również zdarzało nam się tańczyć na rynku wrocławskim i zbierać pieniądze na zawody, po prostu na zawody, żeby po prostu pojechać gdzieś za granicę, czy gdzieś odległą Polskę i wystartować. Fakt numer siódmy jest taki, że miałam zakaz uprawiania sportów zimowych, ale chyba domyślacie się dlaczego, jak również inni sportowcy, wszyscy musieliśmy uważać na swoje nogi, na swoje ręce, żeby sobie nic nie zrobić, bo kontuzja wyklucza nas po prostu z zawodów. Fakt numer ósmy. Zdarzyło mi się startować na Mistrzostwach Polskich, eliminacjach do Mistrzostw Świata z zapaleniem płuc. No tak jak mówię, cały rok sportowiec się przygotowuje, czy tancerz, i przychodzi ten konkurs, no i rezygnować, nie rezygnować, i podjęłam tą próbę i wystartowałam. Wygrałam wtedy drugie miejsce i dostałam się właśnie do eliminacji Mistrzostw Świata. Było to plus i minus. Plusem było to, że dostałam się, że ta cała moja praca nie poszła na marne. Minusem było to, że po prostu w trakcie zawodu zdarzyło mi się po prostu pluć krwią, co jest po prostu głupotą, bo nadwrężyłam swój organizm. Na szczęście nie miałam złych konsekwencji. Fakt numer
9 na moich pierwszych zawodach w Mistrzostwach Świata zajęłam 4 miejsce. Ponoć w tamtym czasie, jeżeli chodzi o juniorki, nikt tego nie dokonał. Byłam pierwszą osobą, której się udało dostać do finału i zająć 4 miejsce. Udawało się to w wyższej kategorii, nigdy w juniorkach, co było wielkim dla mnie sukcesem. Fakt numer 10. Tutaj chcę wspomnieć o kibicowaniu i najbardziej wzruszającym momencie w moim życiu. Mimo że wygrałam 4 miejsce, nie wygrałam, a czułam się zwycięzcą. Dlaczego? Ponieważ tak jak kibicowali mi ludzie na stadionie, tego się nie da opisać. Krzyczeli moje imię na stojąco, krzyczeli Polska i krzyczeli dziękuję. A dodam jeszcze, że krzyczeli nie tylko Polska, bo krzyczeli też Poland. Więc wspierali mnie nie tylko nasi rodacy, ale również ludzie z innych krajów, co było takie wzruszające, że mimo że zajęłam 4 miejsce, to ja się czułam wtedy wygrana. Fakt numer 11. Po tych moich zwycięzcach zainteresowała się mną telewizja, radio i gazeta. Było wiele materiałów w gazecie na mój temat, jak i również dużo wywiadów w radiu. Dużo osób dzwoniło z propozycją reklam i tak dalej. Natomiast moi rodzice to ukrócili, ponieważ nie chcieli, żebym chodziła w ten show biznes. Chcieli mnie po prostu chronić. Jednak fakt numer 12. Zdecydowali się na program telewizyjny. Był program o mnie w Zoomie. Był to taki program, jak teraz macie w TVN-ie Uwagę. I był tam program o mnie, o moim zwycięstwie i tak dalej. Było to coś, to było bardzo ciekawe przeżycie. Fakt numer 13. Jest taki, że rok później pojechałam na Mistrzostwa Świata w Disco Dance znowu i tym razem zajęłam 3 miejsce, mimo wielkiej presji, którą była na mnie nastawiona, no bo rok temu zajęłam 4, no to w tym roku no nie mogę spaść, tak? No i udało mi się zająć 3 miejsce, poza tym brałam udział też w Show Dance, czyli w innej kategorii tanecznej i tam zajęłam 10 miejsce, z czego się bardzo cieszę, ponieważ startowały tam Amerykanki, a powiem Wam, że Amerykanki, jeżeli chodzi o show dance, były fenomenalne, więc to był mój największy sukces. Fakt numer 14. Kraje, w których brałam udział, jeżeli chodzi o zawody, była to Słowenia, Jugosławia, jak jeszcze Jugosławia była, no i Norwegia. Fakt numer 15 i tutaj przychodzę z Norwegią. Jeżeli chodzi o Norwegię, Mistrzostwa Świata w Norwegii były moim ostatnim startem, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Zajęłam wtedy 10 miejsce. Też bardzo się cieszę, że zajęłam to 10 miejsce, bo jest to naprawdę duży sukces. Fakt numer 16. Z drugiej strony dobrze, że zajęłam tylko 10 miejsce, ponieważ nabawiłam się kontuzji na zawodach. Przy robieniu szpagatu naderwałam ścięgno i nie mogłam już więc dalej tańczyć, więc w tym momencie nawet dobrze, że nie dostałam się do finału, bo nawet nie mogłabym brać w nim udziału. Fakt numer 17. Jest to temat, o którym się nie mówi. Nieczyste zagrania konkurentek, konkurencji. Pamiętam, że jak zaczynałam, to zdarzało się, że ktoś podstawiał haka, ktoś Cię popchnął, bycie takim, wiecie, wrogo nastawione były dziewczyny do siebie. Ja zaczęłam to zmieniać, zaczęłam podchodzić, gratulować, jak być normalnym, dobrym człowiekiem, mimo że się ze sobą walczy. Tak jak zawsze ja mówiłam, jesteśmy rywalkami, konkurujemy, walczymy na scenie, poza sceną możemy być nawet dobrymi koleżankami i się wspierać i tak dalej. Fakt numer 18. Tutaj
muszę powiedzieć o koleżance z Węgier, która była mistrzynią świata. Poznałam ją na Mistrzostwach Świata, w których ona wygrała pierwsze miejsce, ja wtedy zajęłam trzecie. Później spotkałam ją na innych Mistrzostwach Świata, więc macie tutaj zdjęcia na dowód na to, że można się kolegować, mimo że się ze sobą walczy. Uwielbiam tą dziewczynę, jest fenomenalna, świetnie tańczy, to jest po prostu talent i ja wiedziałam, że ona wtedy wygra na tych zawodach, bo była po prostu z nas wszystkich najlepsza. Bardzo skromna, sympatyczna dziewczyna, a poza tym wiecie, Węgry, Polak, Węgier, dwa bratanki, tak? Fakt numer 19 jest taki, że znam Edytę Herbuś. Poznałam ją na zawodach, bo ona nie tylko startowała w towarzyskim, ale w tańcu nowoczesnym. Niestety nie mam o niej dobrego zdania. Będziecie tutaj mieć linka, gdzie jest na zawodach i jest na czwartym miejscu na Mistrzostwach Polskich Eliminacja. To było wtedy, kiedy miałam zapalenie płuc, więc była moją też rywalką i była z tych osób, która niestety nie zachowywała się zbytnio fair w stosunku do innych zawodniczek. Nie będę Wam przytaczać dużo na ten temat, ponieważ nie chcę komuś szargać żadnej opinii. Wiem, że teraz zrobiła wielką karierę i życzę jej jak najlepiej. Mam nadzieję, że trochę zmieniła podejście i zrozumiała, że nie trzeba na za wszelką cenę czegoś robić, różne takie zagrywki, które są po prostu niepotrzebne, jeżeli jest się dobrym tancerzem. Ona jest naprawdę świetną tancerką, bardzo talentowaną, przepiękny robi makijaż i właśnie tutaj mogę Wam wspomnieć, że pamiętam, że to było w Jugosławii chyba. Tak, Jugosławii, Mistrzostwa Europy i obiecała, że nas z koleżanką pomaluje, po czym po prostu nas olała, spóźniłyśmy się na zawody, malowałyśmy się w ostatniej chwili i żeby jeszcze przed samym wyjściem malowałam usta na scenę, więc była to zagrywka trochę, wiecie, poniżej pasa, taka dziecinna, bo to wiecie, dekoncentruje zawodnika, jeżeli musi szybko, szybko jeszcze się pomalować. Tak. Znam bardzo dużo osób, którzy wygrywali You Can Dance, to są moi znajomi czy konkurenci. Muszę pochwalić Violę Fiuk, genialna tancerka, bardzo talentowana. Kojarzycie ją z You Can Dance wygranej, kojarzycie ją jako choreografa dla You Can Dance dla dzieciaków i kojarzycie ją z osoby, która stworzyła Dziki Taniec, jeżeli dobrze pamiętam, chyba ze swoim chłopakiem. Bardzo talentowana dziewczyna, bardzo skromna, bardzo przyjacielska i bardzo jej kibicuję. Cały czas obserwuję jej karierę. Mam nadzieję, że kiedyś wystartują spektaklem we Wrocławiu i będę mogła ją po prostu zobaczyć. Poza tym kojarzycie Glebę. Gleba, super człowiek. Poznaliśmy się na You Can Dance. Do tej pory mam z nim kontakt na Facebooku. Ba, zdarzyło mi się, że miałam gorszy okres w swoim życiu, a on po prostu napisał do mnie: słuchaj, jeżeli masz problemy, jest Ci źle, to masz tutaj mój numer i zawsze możesz do mnie zadzwonić. Naprawdę, nie wszyscy, widzicie, są ludzie tacy, których naprawdę nie tylko byli konkurentami, ale też są po prostu ludźmi. Naprawdę większość osób, które z You Can Dance'a widzieliście, którzy wygrywali, znam osobiście lub tak wiecie, z zawodów z daleka, bo na przykład byliśmy w innej kategorii, więc warto się wspierać. Moja największa konkurentka, Patrycja Szymańska, wiele lat konkurowałyśmy i zawsze się kolegowałyśmy, zawsze się wspierałyśmy, co nawet możecie zobaczyć po zdjęciach. Zawsze było takie, ona zawsze skakała pierwsze, trzecie, a ja zawsze stałam na tym drugim, więc naprawdę można czysto konkurować, walczyć z sobą na parkiecie uczciwie, a potem się lubić. Fakt numer 21 jest taki, że znam Egurolę. Poznałam go, ponieważ nieraz sędziował na moich zawodach. No i dlatego też, że jechałam z jego zespołem na zawody Mistrzostwa Świata, więc miałam możliwość go lepiej
poznać, poprzebywać z jego zespołem i z nim. Jest to fenomenalny choreograf, świetny trener i bardzo dobry człowiek. Świetnie się mi z nim rozmawiało, był też wsparciem na zawodach dla mnie. Świetny człowiek, bardzo dobrze go wspominam. I tyle, co chcę Wam powiedzieć. Fakt numer 22 jest taki, że otrzymałam nagrodę finansową od prezydenta Wrocławia. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, ale wybierali we Wrocławiu ludzi wybitnie zdolnych i tym dla tych była przeznaczana nagroda pieniężna. Z tych pieniędzy te pieniądze mogłam przeznaczyć tylko na tematy związane z tańcem, czyli na buty taneczne, na magnetofon wtedy, bo wtedy były magnetofony, na płyty z muzyką, czy dołożenie do stroju tanecznego. Fakt numer 23. Brałam udział w You Can Dance w pierwszej edycji. Fakt numer 24. Dziś opowiem Wam właśnie, jak wygląda ten konkurs You Can Dance, bo wiele osób nie wie. Ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam, było nas parę tysięcy osób, które w ogóle brały udział, ale przed komisją bierze udział tylko 20 osób. Dlatego też, zanim odbywa się ten główny konkurs, ten główny przed tym głównym jury, jest jeszcze kilka po prostu eliminacji wcześniej, które wyglądają w ten sposób, że wchodzi 5 tancerzy i oni puszczają muzykę. Ta muzyka może być różna, może być jazz, może być hip-hop, może być taniec towarzyski i musicie do niego zatańczyć. Tutaj muszę podziękować mojemu trenerowi, bo nas rozwijał. Ja trenowałam różne tańce, bo i towarzyski, nowoczesny, współczesny, disco, hip-hop. No i puścili mi muzykę hip-hop i tańczyłam po prostu hip-hop. No i się dostałam do 20, która miała wystąpić przed głównym jury. To był bardzo taki, wiecie, trudny i taki raniący konkurs. Może te zasady później zmienili, nie mam pojęcia, ale na początku właśnie ten pierwszy sezon tak zrobili, ponieważ jeżeli ktoś tańczy na przykład taniec klasyczny i puszczą mu hip-hop, no to on nie wie za bardzo, jak się w tym poruszać w tej muzyce. No ale mi się udało i dostałam się do 20 i tańczyłam przed komisją. Niestety nie dostałam się, wtedy Weronice bardzo się spodobałam, Egurola też był zachwycony, ale stwierdził, że to nie jest czas dla mnie i powinnam po prostu przyjść przy następnej edycji. Natomiast nie spodobałam się Pierugowi. Dla mnie, szczerze mówiąc, Pierug nie jest jakimś guru tanecznym. Egurola jest, wiem jak prowadzi, jak widziałam, jak pracuje i jakie choreografie tworzy, więc dla mnie jest guru, natomiast Pieruk jest dla mnie żadnym guru tanecznym. Po prostu miał szczęście znaleźć się w odpowiednim miejscu, żeby go wypromować i żeby go zrobić, żeby pracował w telewizji. Na pewno zadajcie sobie pytanie, dlaczego nie próbowałam jeszcze raz. Dlatego, że wiedziałam już, jak wygląda to od kuchni, bo wielu moich znajomych, którzy brali udział w You Can Dance, którzy wygrywali You Can Dance, powiedzieli mi, jak to wygląda, jak to niszczy człowieka psychicznie. Tam było po prostu niszczenie człowieka psychicznie, a ja byłam dość delikatna i wrażliwa. Wiem, że jedna z moich koleżanek, która wygrała, nie powiem, która później dochodziła psychicznie potem do siebie. Na szczęście You Can Dance dla dzieci jest o wiele inny, natomiast ten dla dorosłych to było po prostu masakra. Fakt numer 25. Swoją karierę, jeżeli chodzi o konkursy, zawody, zakończyłam w wieku 20 lat. Myślę, że trzeba było dać szansę młodym. Po prostu chciałam też zejść niepokonana. Tyle lat broniłam drugiego miejsca i Mistrzostwa Dolnego Śląska, że po prostu przyszedł czas, że trzeba po prostu odejść. Druga sprawa, miałam też konflikt ze swoim trenerem, a nie wyobrażałam sobie startów na własną rękę, bo trener jest potrzebny, żeby Wam pomóc, żeby Was wyszlifować
żebyście byli jeszcze lepsi niż jesteście. Jeżeli chodzi o fakty związane z konkursami, no to to jest wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to pytajcie śmiało, nie bójcie się, ja odpowiem na każdy komentarz. Mam nadzieję, że ten filmik, mimo że długi, Wam się spodoba. Trzymajcie się, pa pa!